Dawaj sobie. Na nagrywanie ma to marnować tego. Ty trzymaj to, jak ja mam trzymać kamerę. Dobra, no to nagram. Ja mam wlepki, mogę im tu gdzieś nie, wiecie. Tam ciapiemy wlepki. A co zrobimy? Dzień dobry. A to chyba sobie fotki można porobić w tej budce, czy nie? Tak, zdjęcie można porobić, jak najbardziej. Aha. Idziemy sobie zrobić zdjęcie? Jak tu nie będziemy wracać? Te drzwi to są po to, żeby... O, i znowu to samo. Na razie nie nagrywam. Tylko, że teraz wiedzamy już za pieniądze. Nagrać? Co? Ja nagrywam cały czas. Co? Idąc tym tunelem, tak patrzę się przed siebie, to czuję się jakbym był kurwa takim rasowym SS-manem. Maszerując tym tunelem. Tak, ja wiem. Aha. Zamurowywali tunele. Takie karty. Jakiś tam czas. Działają w jedną stronę.
z góry możesz, tak. Zamurowane są drzwi. Jak jest z pani? Nie wiem, bez sensu te drzwi, ale... Produkcja mikro, która będzie cerny. Działa? Musiałem się upewnić. Tak. No i po ile bilety były? No, tunel ucieczkowy, a potem się łapiesz tego i tylko ręce zostają. No i ogarnia ten aparat? No.
I takie samo były wejścia, przecież patrz. Tylko że po drugiej stronie tego murku, tego tunelu. Te górki, jeszcze widać u góry te. O, dopiero my się nachodzili. Słuchał? Mówiłam, że mi co zrobił? Jak robisz selfieki, on ma tylko piększenie do 10, ty powinnaś... Nie, mówisz za dobry. Oczy są zielone, chciałam to zdjęcie. No. Zrób z tego zdjęcie, zobacz. Ofiary konfliktu zbrojnego. Ale to są słupki aż do dołu, zobacz. Zajrzyj to. Patrz. W stanie tappingów 25 milionów ludzi zginęło. Patrz. No widzę. 1650 przez 15 lat. To tak jakby pół kraju umarł. Ty, Karolina, chodź, tu zobacz. A to jest druga wojna światowa. 55 milionów ludzi, patrz. Zginęło. Pa, najniższy słupek. Ale ten... żeśmy...
To jest króla, nie tam. Też? Nie. Chcesz? Nie. Dobra, zrobimy sobie zdjęcie. Też? Nie ma wypitka? Jak stąd wyjść? A, klatką idziemy. W dół. Co ma? A, się wysyła. Zatrzymamy się po drodze? Nie. Żeby opróżnić worki? Czemu nie? Tak, ja to widziałam wczoraj. No. Chcesz, żebyś uciekła, ja chciałam, żebyś mi zrobiła zdjęcia, a ja bym tam u góry, to, wiesz, salutował. Poczekaj, zrobisz mi? To chodź bliżej. Karolina.
Fajne wyszło? Fajne zdjęcie? Niczego nie musiała sobie wyjść. No to samo co wczoraj. No to co, no. Nie będziemy. Jak przyjedziemy raz, kiedyś następnym razem może, jeśli przyjedziemy, to nie będziemy tuż. No bo tam muszę. Studzienka, ale tu jest tunel, którym się wchodzi do tego. Tu, o, zobacz. Chyba nie możemy się dobrze ten... wymądrzać. Idziemy do tej. Tam jest... Następna ta ścianka wydmuchowa. O, żeby nie być wyżej. No to najciekawsze, oni obiekty powyłączali. Znaczy, ja mówię sobie na stronie. No. Oni to coś robią. Kilka stanów jest połączone, to jest wyzwanie. Aha. Tak to było tyle dużo. No tam na górę to było wejście na te ścianki wydmuchowe, co żeśmy byli.
to samo, co żeśmy widzieli. Nie? No, bajzel. Karolina? Co? A zrobiła zdjęcie tej makiety? Ty tam jesteś? Już nie jesteś. Tu można wejść. Wiesz, ale tu była klatka i ją zabudowali. To są te dziury. Tam jest krata. A tu są dwa te pomieszczenia. I tam też widać, da się otworzyć tą kartą. Myślałam, że go zostawię, że sam tam wejdzie. A widzisz, tu są części barierek, patrz. O. Jakieś płytki jeszcze? Tam jeszcze niżej. Wow, pokraty są po to, żeby nie wchodzić. Problem zwiedzania w dół. No myśmy tu byli. Ze zbliźniaczy. Ale dobrze, że jest. Jedno jest zrobione, wyczyszczone, opisane, a drugie są dzikie. No brakowało jeden dzień, to trochę mało dla nas. No my to powinniśmy mieć dwa dni. I wtedy człowiek jakby przyszedł tutaj, to by było opisane. Wiedziałby, po prostu by poszedł na dziko i by wiedział, gdzie jest. Na co patrzy. A to teraz się dopiero dowiadujesz. Co jeszcze jest? O, bramka, a tam są te piwnice. Pozamykali.
Całą drogę śpiewali polskie pieśni patriotyczne. Wystawiali też biało-czerwoną flagę. Dziewczyny płakały. Gdzie przewód wchodzi do puszki, to jest wszystko oklejane, żeby nic się nie stało. Gdyby jakaś iskra powstała, żeby nie wychodziła na zewnątrz. Cała instalacja wygląda tak, że przewód w środku jest pogumowany. Oplot pierwszy jest z blachy aluminiowej albo cynkowej, a na tym jest jeszcze taka powłoka, bawełna, osmołowana. I ten przewód nazywa się antena. Co? Czyli dobrze mówiłem, że to jest wagon, że to będzie kolejowe. To jest taka sama rampa jak tam. No. Teraz musimy znaleźć. To są dwa kierunki. Do busa i do parkingu. Wracamy na parking, na Explosion Room. Jeszcze 300 metrów.